wieczory Państwu. Kiedy otrzymałem zaproszenie do udziału w dzisiejszej konferencji, to zadałem sobie takie pytanie, co ja tutaj mogę powiedzieć, kiedy mamy tyle czasu na wypowiedzi, a z drugiej strony pracujemy i współpracujemy już tyle lat. Chcę Państwu powiedzieć, że jako szkoła współpracujemy z centrum od dawna, nie od samego powstania formalnego centrum w takiej nazwie jak dzisiaj, ale jeszcze troszeczkę wcześniej. Było kiedyś tak, tutaj w regionie pińskim, że potrzeby powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej generowane było przez kilka czynników. Były to przemysł, usługi, były to potrzeby młodzieży, która miała za sobą matury, a także rodziców i innych części naszego społeczeństwa. Z inicjatywy wypowiedział środowiska naukowo-dydaktycznego, mającego związek z regionem pińskim, a także szczególnie władz powiatu, władz miasta i innych, którzy byli zainteresowani powstaniem w naszym mieście wyższej szkoły, nie tylko technicznej, ale wyższej szkoły, powstała 1 sierpnia w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2000 roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile. Proszę Państwa, niewiele lat później Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa otrzymała imię Stanisława Staszica, a jeszcze lat kilka później formalnie zawiązała się umowa jeszcze wtedy z Centrum Edukacji Zawodowej. Nastąpiło to w oparciu o formalną umowę z 24 marca 2005 roku. Proszę Państwa, jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa się rodziła, to istniało już Centrum Kształcenia Praktycznego. Powstała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w pierwszej kolejności, jeżeli chodzi o kierunki politechniczne, bo o tych chciałbym się opowiadać z racji tego, co w tej szkole wykonuje. Były dwa kierunki, mechanika i budowa maszyn oraz elektrotechnika. Nieco później powstało budownictwo i transport. Proszę Państwa, początek to były różnego rodzaju dyskusje. Jak to zrobić, co zrobić, gdzie umieścić, z czego skorzystać, z czyich porad, jakie wykorzystać doświadczenia. To było, proszę Państwa, to były dyskusje o tym, gdzie to umieścić, gdzie zagospodarować, jakie pomieszczenia, czy już istniejące, czy ewentualnie te, które są możliwe do wykorzystania, jeżeli chodzi o taką działalność dydaktyczną. To było, proszę Państwa, również wspomaganie sprzętowe. To były takie czasy, gdzie w początku istnienia kształcenia na kierunku na przykład mechanika i budowa maszyn, prywatnymi samochodami woziliśmy wypożyczany sprzęt po to, żeby ta jakość kształcenia była na jak najwyższym poziomie. Rozmawialiśmy o tym, jak ewentualnie zagospodarować istniejący potencjał, napisałem w cudzysłowie, pozostałości po Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego. Było wiele takich obiektów, które nie miały nabywcy na zewnątrz po centrum, natomiast z przyjemnością i z dużym powodzeniem wykorzystywaliśmy tutaj, również wzbogacając nieco infrastrukturę centrum, w którym się znajdujemy. To były problemy związane z kadrą dydaktyczną, bo region piński z jednej strony dysponują z pewnymi zasobami, które pozostały, jeżeli chodzi o obszary techniczne, po wyższej szkole oficerskiej, po centrum, to z drugiej strony musieliśmy się odnosić z prośbami do ośrodków akademickich z różnego rodzaju kierunków naszego kraju. I tak, proszę Państwa, zaczęła się współpraca. Na dzisiaj jest to tak, że współpracujemy w wielu dziedzinach, w wielu branżach, a jeżeli chodzi o Instytut Politechniczny, to pozwoliłem sobie wykonać taki rysunek, na którym jest pokazany zwrot z PWSZ-u do Powiatowego Centrum Edukacji i stronę drugą. Dysponujemy jako Instytut Politechniczny bardzo przyzwoitym laboratorium hydrauliki i pneumatyki, z którego korzystają nauczyciele i uczniowie tejże placówki dydaktycznej. Oczywiście wykonujemy to na poziomie programu, które nam się dostarcza, a jeżeli chodzi o nasze działania, mając na uwadze Instytut Politechniczny, kierunek mechanika oraz transport, no to korzystamy oczywiście z naszych wymagań, jeżeli chodzi o treści zawarte w syllabusach. Druga rzecz to użyczamy okresowo, w zależności od potrzeb, laboratoriów elektrotechniki, chemii oraz informatyki. Tutaj również
Mowa jest nie tylko o laboratoriach, bo do czego nawiążę za chwileczkę, ale tutaj przede wszystkim chodzi o nauczycieli, którzy pracują w tym kierunku. A zatem na kierunku szczególnie elektrotechnika, chemia i informatyka. Jeżeli chodzi o centrum, to w naszym kierunku korzystamy z usług nauczycieli w obszarze takich przedmiotów jak inżynieria wytwarzania, metrologia, techniki wytwarzania oraz programowanie maszyn CNC. Z tego co mi wiadomo, jedynego takiego ośrodka tutaj w regionie chińskim. Infrastruktura dydaktyczna znacząco się tutaj powtarza, natomiast my oferujemy do wykorzystania, powtórzę się, laboratorium hydrauliki, pneumatyki, elektrotechniki, budowy pojazdów, silników spalinowych i w zależności od potrzeb, jeżeli takowe będą, sprostamy, czy postaramy się sprostać właśnie wymaganiom nauczycieli, kadry kierowniczej Centrum, Powiatowego Centrum Edukacji. Jeżeli chodzi o to, co płynie w naszym kierunku z Powiatowego Centrum Edukacji, to na pewno jest to Centrum Obróbcze Pilawet, dotyczy to obróbki z krawaniem, metrologii, pracowni spawanictwa oraz pracowni, jak już wspomniałem, obrabiarek CNC. Proszę Państwa, Instytut Politechniczny, a w tym szczególnie tutaj powiem mechanika i budowa maszyn, transport, no i w innym wymiarze troszeczkę pozostałe kierunki. Oferujemy również takie przedsięwzięcia, czy oferujemy udział społeczności chińskiej w przedsięwzięciach, które organizujemy dla, no już powiem tak mało skromnie, nie tylko dla Powiatowego Centrum Edukacji, ale i dla całego regionu, a nie tylko i tego regionu, ale również całej Polski. Proszę Państwa, seminarium eksploatacja pojazdów i maszyn, a było ich 5. Ten nakierowany jest raczej na nasz teren, na nasz region. Zapraszamy do udziału Powiatowe Centrum Edukacji. Uczestniczą w nim nasi potencjalni studenci, nauczyciele tegoż to centrum. Zarówno w tym, jak w następnym przypadku dla zainteresowanych na mocy wewnętrznych ustaleń wydajemy stosowne zaświadczenia. Jest to potrzebne do na przykład rozwoju zawodowego nauczycieli. Seminarium spawanie metali, proszę Państwa, to już jest znane przedsięwzięcie w całym kraju. I uczestniczy w nim, no powiedzmy sobie skromnie, od 300 do 500 osób. Zapraszamy różnego rodzaju firmy. No miło mi tutaj podziękować również pani właścicielce i dyrektorowi firmy Grabin, która też miała, uczestniczyła w naszych przedsięwzięciach. Ale proszę Państwa, to jest taki dwuetapowe, czy to jest takie dwuetapowe przedsięwzięcie. Jedno to głęboka merytoryka, a później wymiana doświadczeń w kuluarach. Nigdy w jakimkolwiek tutaj przedsięwzięciu nie byliśmy zawiedzeni, jeżeli chodzi o współudział w jego i po części organizowaniu i udział uczniów i nauczycieli, jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Edukacji. Jeżeli chodzi natomiast o inne przedsięwzięcia, tutaj trzeba pamiętać, że korzystają z tego również uczniowie z takich przedsięwzięć jak piknik techniczny czy festiwal nauki. Przedsięwzięcia już również znane tutaj w naszym regionie i nie tylko. Jeżeli chodzi o Powiatowe Centrum Edukacji, to nasza współpraca opiera się o takich wiele obszarów, ale jednym z ważniejszych to są praktyki studenckie. Nasi studenci odbywają tutaj praktyki i to w zasadzie od czasu ich trwania, ja tylko powiem, że razem jest to 12 tygodni. Mamy ustalenia wewnętrzne takie, że nasi studenci mają bieżący dostęp do jakichkolwiek konsultacji w obszarach przedmiotów, o których rozmawialiśmy, ale nie tylko. Również współpracujemy w zakresie, i tutaj Powiatowe Centrum jest znacząco elastyczne pod naszym adresem, za co dziękuję, jeżeli chodzi o planowanie zajęć, przedsięwzięć różnego rodzaju o charakterze dydaktycznym, ale też nie tylko. Duże podziękowania kieruję pod adresem Powiatowego Centrum, jeżeli chodzi o działalność na rzecz promocji naszych kierunków, szczególnie kierunków politechnicznych. No i proszę Państwa, od wielu, wielu lat osobiście, ale nie tylko, również wielu nauczycieli z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej uczestniczy w takim przedsięwzięciu, które nazywa się pokazem czy prezentacją projektów edukacyjnych. Są to z reguły prace albo tylko prace wykonywane przez absolwentów tego centrum, a jest naprawdę z czego korzystać. Proszę Państwa, nie korzystając dalej na chwilę z tej prezentacji, powiem tak, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ma profil kształcenia praktyczny. To centrum również kształci na poziomie
czy w profilu praktycznym. A zatem występuje tu pewnego rodzaju kompatybilność, wzajemne uzupełnianie się i jest to na dzisiaj jak na najlepszym, że tak powiem, porządku. No i na koniec kilka obrazków, różnego rodzaju fotografii, Powiatowe Centrum Edukacji u nas w laboratorium, Laboratorium Elektrotechniki u nas, Piknik Techniczny, Powiatowe Centrum Edukacji, podczas seminarium eksploatacja pojazdów i maszyn. No i kolejne przedsięwzięcia, Powiatowe Centrum Edukacji, seminarium spawanie metali, laboratorium urządzeń elektrycznych i tutaj wykład naszego wykładowcy, pana Łukomskiego, dla słuchaczy Powiatowego Centrum Edukacji. Szanowni Państwo, dużo by można na ten temat jeszcze mówić, ale prawda jest taka, że ta współpraca opiera się o taką pracę od podstaw na co dzień. To nie jest tak, że formalnie gdzieś tam napisali, że trzeba się spotkać, czy jakieś już jest tam spotkanie, no powiedzmy sobie oficjalne, czy jakieś jeszcze inne. My rozmawiamy telefonicznie na co dzień, rozmawiamy w czasie, kiedy wyznaczają tego różnego rodzaju przedsięwzięcia, dyskutujemy, zmieniamy czasami swoje ustalenia, ale to po to, żeby tenże nasz absolwent potencjalny, tutaj mając zajęcia w centrum, czuł się dobrze i vice versa, kiedy na przykład pan magister Myszka, czy pani dyrektor Zielińska, przepraszam za kolejność, zwróci się do mnie, czy do moich kolegów o możliwość skorzystania z naszej infrastruktury, z pomocy nauczycieli, również nie widzę w tym problemów. Szanowni Państwo, na koniec taka jedna refleksja. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, w tym Instytut Politechniczny, w regionie naszym jest takim jedynym miejscem, gdzie kształcimy absolwentów do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera. Jesteśmy szkołą regionalną i stwarzamy bardzo przyzwoite warunki do studiowania. Dla ludzi, którzy pochodzą z tego regionu, szczególnie jest to również ważne ze względów ekonomicznych. Za współpracę, panie dyrektor, serdecznie dziękuję. Natomiast życzmy sobie razem, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo.